Trzecie podejście do sfilmowania dzików. Czwórka, piątka warchlaków tutaj bytujących w Parku Oruńskim. Dwa razy dziki mnie zaskoczyły, a nie ja dziki. Natomiast teraz będę się skradał jak myśliwy, żeby je zaskoczyć. Jeszcze tylko nie wiem, wiatr z której strony wieje, ale pewnie jak zwykle z północnego wschodu. I przez to dziki nie będą mogły mnie wywęszyć. Wiatr niestety jest ze wschodu, mniej więcej. Tak więc niestety chyba nic z tego nie będzie. Będę nastawiony na węch dzików i raczej mi się nie uda tutaj je podejść. Teraz już cichutko, bo one gdzieś tutaj mogą być. Tutaj w dolince ich za bardzo nie widać, ale tam gdzieś się kryją, więc ja obniżam tutaj chód i powoli się do nich zbliża jak najbardziej cicho. Śnieg skrzypi, to zła wiadomość. Teraz się zbliżam do lejów. W tym pierwszym leju ich nie ma. Więc muszę iść dalej. Tam jest następny lej. Zobaczymy. Dzisiaj się chyba pochowały. Nie, to pies chodził tutaj. Są, zaskoczyłem je. Śpią sobie smacznie w leju. Nawet mnie nie zauważyły. Są jakieś 10 metrów ode mnie. Przełączam kamerę na tele i będę je obserwować. Zobaczymy, kiedy się spuszczą. Jeden warlak się podniósł, jak się zbliżałem. Jest, poszły. Chruknęły i poszły. Zaskoczyłem w końcu te dziki. No śmiesznie, zabawnie. O, tutaj jeszcze sekundkę temu były. I poszły sobie dalej. Zniknęły, jak zwykle gdzieś tam w krzakach, ale sobie tutaj smacznie spały i były praktycznie niezauważalne. Po prostu były jedną z takich kępek tutaj obserwatora, dość trudną do zauważenia. No, to po trzecim podejściu w końcu się udało. Jak widać, zwierzęta, jeżeli nie wieje wiatr na przykład, albo nie są aktywne, albo nie widzą, nie słyszą, no to można je niemalże nadepnąć. Tak samo na każde zwierzę, a zwłaszcza niedźwiedzia.